Dzień dobry, chciałam Państwa serdecznie powitać na konferencji prasowej pana Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W dzisiejszym wydarzeniu towarzyszy nam pani przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska. Znajdujemy się przed przychodnią na ulicy Chełmskiej. Wiemy, jak ważne dla warszawiaków są kwestie dotyczące opieki zdrowotnej. Dlatego już wczoraj rozpoczęliśmy prezentowanie naszych propozycji dotyczących właśnie rozwiązań zdrowotnych dla warszawiaków. Mówiliśmy o dofinansowaniach do szczepień. Ale wiemy, że właściwie największą bolączką każdego z mieszkańców jest to, jak długo czeka w kolejce na umówienie wizyty i odbycie tej wizyty u specjalisty. I o tym, w jaki sposób częściowo chcielibyśmy rozwiązać ten problem, opowiedzą nasi goście. Wszyscy wiemy, proszę Państwa, że kolejki w służbie zdrowia to jest jeden z tematów, którym wszystkim spędza sen z powiek. Warszawa może częściowo choćby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, bo wiadomo, że rząd daje za mało pieniędzy na specjalistów, zwłaszcza dla takich miast jak Warszawa. Zobowiązujemy się do tego, żeby rozpocząć program, w którym miasto Warszawa będzie dopłacało do wizyt u specjalistów z czterech specjalności, które zostały wybrane po analizach, czyli u okulistów, u kardiologów, u alergologów i u ortopedów, w co najmniej 20 warszawskich przychodniach. Jesteśmy przed jedną z takich przychodni. Chcemy, żeby przynajmniej w jednej przychodni w każdej z warszawskich dzielnic były dodatkowe dyżury lekarzy, za które zapłaci miasto. Wyliczyliśmy, że jest możliwe, żeby rocznie Warszawa sfinansowała aż 60 tysięcy takich dodatkowych dyżurów, co powinno rozładować przynajmniej część kolejek w tych najbardziej obleganych specjalizacjach. Oczywiście sami nie rozwiążemy całego problemu, ale to mogłoby w sposób znaczny skrócić w Warszawie kolejki, a przecież to jest jeden z największych problemów, z którymi się w Warszawie i w innych miastach borykamy. Panie Ewa, Szanowni Państwo, wydaje się, że to jest bardzo unikalny pomysł. Mam nadzieję, że też inne samorządy pójdą tą drogą, bo to na pewno nie jest też problem Warszawy, ale Warszawa, gdzie przyjeżdża bardzo dużo osób spoza naszych granic naszego miasta, najbardziej to odczuwa. Jeżeli pacjent przyjdzie do specjalisty, to dla niego zmieni się to tylko o tyle, że będzie krócej czekał. Nie musi iść w żadne inne miejsce, nie musi iść do szpitala, bo jeżeli krótsze kolejki u specjalisty w przychodni, to znaczy mniejsze kolejki również na SOR-ze. I to jest ta druga bolączka, czyli rozwiązujemy dwa problemy za jednym zamachem. Pan Rafał Trzaskowski powiedział, że przeznaczymy na to 7 milionów złotych. Ja mam nadzieję, że to będzie program początkowy, będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać i mam nadzieję, że będziemy to rozwijać. Tak jak żeśmy wprowadzili in vitro i dzisiaj mamy już prawie 30 narodzin z tego programu i deklarujemy, że będziemy go, ten program rozwijać, bo widzimy, że rozwiążemy problemy warszawiaków, którzy się z tym borykają. Tak samo to jest rodzaj programu pilotażowego, który pokazujemy dzisiaj warszawiakom, że rozwiąże problemy kolejek, ale jeżeli będzie potrzeba więcej, to Warszawa, myślę, będzie mogła to realizować na większą skalę. Czy mają Państwo pytania? Kowa? Mogę być? Ja również, bardzo proszę. Panie pośle, ja mam pytanie odnośnie wczorajszego spotkania w kawiarni Jaki Kafe. Jak Pan skomentuje ten pomysł stworzenia sojuszu, pomysł stworzenia Rady Programowej przez Pana kontrkandydata? Ja uważam, że jeżeli Patryk Jaki będzie korzystał z profesjonalnej rady, to może mu tylko i wyłącznie wyjść na dobre, dlatego że może się dowie, że jednym z głównych problemów warszawiaków nie jest to, jak zaparkować wielką łódź motorową na Wiśle. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejny.